Wy nie dawali jeszcze, gdzie? Nie wiem, no nie pytałam się. Na wernisażu? No tak, na jakiejś wystawie. No. No to może na tyle zmądrzał, żeby tej samej wódki nie pić. No tu w Warszawie to wiesz, zawsze czegoś brakuje, no to wiadomo. Warszawa głupia. No. W Warszawie czegoś brakuje zawsze. No. No dobra, ja za chwilę jadę. A ty masz koleżankę, nie wiem, czy ty wiesz. Jaką koleżankę? Ty masz taką super koleżankę, że ty nawet nie widziałeś. Ja się właśnie w cytatku stał malować, a to ja to w tej sekundzie zdałem. To nie mógł 30 sekund. Tutaj na tej brukselskiej, gdzie ty prześladujesz tą całą kierowniczkę, jest, proszę ciebie, posłanka na Sejm, czy jakaś nie posłanka, tylko radna. Ale jakiej frakcji, ciekawa jestem. Jest to inwalidka, którą wprowadzają i ona ma takie o. Nie wiem, czy ty ją widziałaś w ogóle. Ale słuchaj, mówisz o pani Basi, która rezyduje w domu opieki Matysiaku? Nie. Na tym busku takim elektrycznym? To. Słuchaj, to jest Magdalena Czerwosz. Wiem, właśnie znam panią, pani ma średnio zaawansowanego Parkinsona. Pani mieszka na Niekłańskiej, prawie naprzeciwko Joasi. No. Pani się liczy ze sprzedażą domu. Tak. Pani chce 2 miliony, dom jest wart 1,5 milionu. Ja mentalnie przecież nie mam na razie tyle. Chciałabym bardzo ten dom kupić. No to masz okazję, no. No i bardzo dobrze. Znamy się. Słuchaj, to więc ta pani Magdalena Czerwosz, że jeszcze jej się chce jakieś biznesy robić, a przecież widzisz, jak ona wygląda. Fantastyczka. Jej rodzice w czasie wojny tej willi Żydów przetrzymywali. Ona miała kilka wystaw i proszę ciebie, w tym ratuszu na Grochowskiej, jak jeszcze nie było na Podkarwińskiej 2 i ten dom w ogóle był niewybudowany, to ona miała też kilka wystaw w tym ratuszu, tam z tyłu, sala Królestwa, co ja mówię, znaczy Dom Kultury tam. Tam nawet z Teatru Wielkiego nasze koleżanki występowały. Ja tam mam zaliczone bardzo dużo. Wystaw potem przenieśli się na Podkarwińską 2. I ona cały czas tam była z tą panią Wasiak, z tą taką czarną R, jakaś żydóweczka. Panią, pani Wasiak jest dyrektorem działu promocji, też się znamy. Tak. Zapewniam się, że ja kogo mam znać. Ona powiedziała, pani Lidiu, jak będzie film, ja mówię, no jak będzie. Będzie pani miała wszystkie zgody tego, policja, straż miejska. Mówi, pani Lidio, deweloperzy będą chcieli tutaj też złożyć datki na film. Ja mówię, no bardzo pewnie. Na jaki film? No przecież ja pisałam scenariusz do filmu, no człowieku. Na jaki, ale na jaki film? Ty się nie chwal, tylko powiedz tytuł. To jak będzie się nazywało Złoto Bałtyku. Na razie tego nie ma. Bo na razie negocjujemy tam. No ale do Bałtyku to stąd daleko jest. Ale te tytułowe Złoto Bałtyku to jest medalion pocztowy. No dobrze, to może coś sobie zarobisz. Ale nie wiem, czy to wystarczy na ten dom od Magdaleny Czerwosz. Słuchaj, ja podpisuję umowę na przedstawicie. No i dobrze, i teraz. Że ja byłam przedstawicielem firmy Głosko-Polskiej. Radio Koncita, Radio Koncita. Użyłam misję handlową do policji Abruzzo, mój drogi. No. I gdyby nie to, że skośne oce, właśnie Koreańczycy są mi coś winni. Słuchaj, gdyby się nie ryknęła gilda w Szumlu, mieliśmy osiedle wybudować dla pracowników EPSODU. Słuchaj, to miałam znawców apanarzy obiecać wybudowanie domu przez pana Mauricia Dypego, właściciela, polskiego właściciela firmy. Ja sobie tak miejsce wybrałam. No. Do Adriaty i z tyłu. Nawet Parku Nacjonale i Diabłca, później takiego bała jak Polska, cała gilda się dopytała. No i gówno na patyku. Więc teraz Koreańcy mi są winni tę firmę. Rozumiesz? No. Oni mi są to po prostu mentalnie, dokładnie po 20 latach winni. O! Ani ale widzisz, ja mówię o tej Magdalenie Czerwosz, że właściwie jak ty miałaś jakieś ale, czy jakieś miałaś wątpię, to ciekawe, co ona mówi na temat tej toalety. Bo przecież ona nie jest inwalidką. Myśmy akurat nie o toalecie nie rozmawiały, byłam u niej w zeszłym roku na wystawie, którą to wystawę organizowała u siebie w tym, słuchaj, w domu. Więc wybacz, tu musimy o toalecie rozmawiać w takich okolicznościach. No to czyli, że tam może problemu nie ma w tej toalecie. Co jest problem, bo te głupy, no. Słuchaj, ponieważ to są tak zwane ustawy Schengen, w całej Europie ma być dokładnie tak samo, żeby to działało.
jest jakiś debil, inżynier, to w ogóle nie ma pojęcia, bo w tym kraju to ludzie robią co chcą. Słuchaj, jest sedes murowany, nie podjedzie Buskowicz do sedesu, który jest przymurowany, sedes musi być kompaktowy, rozumiesz? Nie ma przyciska alarmowego, jak mu się coś stanie, to on tam odjedzie i takie różne pierdły, no. Ale teraz damy pani kierownik zarobić, nawiasem mówiąc, łapówka lat, to ty myślisz, że ja wywiadą pani nie. Ale że ty to zauważyłaś, ja jako przez... jedyna może. A, bo ja współpracuję społecznie, słowo honoru, grosza za to nie biorę, ani nawet nie wiesz, ile dzięki temu kiblowi się różnych rzeczy udało. Ja temu kibelkowi to kiedyś pomnik wystawię, gdziekolwiek on był. Słuchaj, słuchaj, ja jestem uczulona, rozumiesz, na takie rzeczy. No możliwe, możliwe. Dzięki mnie, słuchaj, to interweniowałam ile? Ponad 2 lata temu, słuchaj, na lotnisku Okęcie, słuchaj, nie było ławek na przystanku. A dlaczego nie było ławek? Dlatego, że osoby bezdomne tam koczowały, więc wtedy to już rozdłuż, bo normalnie to do sekretariatu takie kwiatki daje. Poszłam ci ja do poprzedniego jeszcze, rozjuszona, powiedziałam, proszę pana, to jest wizytówka naszego kraju, gdzie przecież wszyscy, prawda, z całego świata, a to nie może się tego, no. I on, i powiedziałam, proszę pana, moim zdaniem, to się pan sobie naprawdę, to przecież pan się nie zaszczytną, ale moim zdaniem, to pan powinien wezwać na dywanik ministra, który jest od tego. Bo on powiedział, panie widzę, to jest znakomity myśl. No to jest minister. No i co ten minister? No i minister musiał spowodować, że z powrotem wrócił do Franciszek Polak. Tak. Ostatni żołnierz wyklęty. Słuchaj, poza tym od 20 lat jestem członkiem zarządu fundacji. Ale w ogóle to przecież powinnaś od czasu do czasu. Ja zaraz mam telefon, ja... Chodzić na mszę powinnaś też. Dobrze, słuchaj, no. Ja jestem prawie pół budy, skąd nie będę na żadne msze chodzenia. Nie mam czasu, nie mam chęci, nie mogę uklęknąć. No ale to teraz nagle powiedziałaś o tych buddystach, że nikt o niczym nie wiedział. No ale no kontynuuj może tego ministra. No. Minister, wiesz, swoje musiał zrobić, ale tak. Znajomi, no znamy, robili plany. Dziękuję bardzo za tę relację, za też i współorganizację tej konferencji. Teraz jest przerwa, która się kończy. My musimy to obserwować poprzez transmisję. W telewizji trwam. Pozdrawiamy serdecznie. Cześć Boże, dziękujemy. Drodzy Państwo, jeszcze w ramach tego tematu posłuchajmy kilka tutaj minut wystąpienia pana Jana Józefa Kasprzyka, szefa już przedmiotu spraw kombatantów. Dlatego, że wzięłam sobie wtedy na wirtualnym konferencji. Panie generale, wielcy czcigodni kombatanci, panie marszałku, panie ministrze, szanowni państwo, już przed rokiem tutaj w sali kolumnowej można było powiedzieć śmiało, że podziemna armia powróciła. Bo po latach starań podejmowanych przez środowiska niepodległościowe, przez grupy historyków skupionych m.in. wokół osoby pana profesora Jana Żaryna, przez działania dzieci żołnierzy wyklętych, podziemna armia powróciła do świadomości młodego pokolenia. I to jest prawdziwe zwycięstwo żołnierzy niezłomnych. To, że w sali kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej są dzisiaj z nami młodzi ludzie, którzy w żołnierzach niezłomnych, w żołnierzach wyklętych widzą swój punkt odniesienia, widzą w ich postawach źródło wartości i źródło siły, to jest prawdziwe zwycięstwo żołnierzy niezłomnych. To jest zwycięstwo żołnierzy wyklętych. No to czyli tam z lotniska więcej niż miała. Szanowni państwo, to, że komunistyczni historycy, to, że komunistyczni przywódcy PRL próbowali wymazać czy zdeprecjonować wysiłek żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, to jest oczywiste. Natomiast zupełnie dziwi fakt, że w ostatnich również latach, w ostatnich miesiącach, a nawet dniach zdarzają się tacy, którzy starają się z jednej strony podważyć
sens walki żołnierzy podziemia powstania antykomunistycznego? Albo też pokazać, że uczestniczyli ci żołnierze niesłomni, żołnierze wyklęci w czymś, co miało charakter wojny domowej. A w wojnie domowej każda ze stron ma swoją rację. Otóż takim postawom trzeba przeciwstawiać się z pełną mocą i z pełną siłą. I powiedzieć wyraźnie i stanowczo. W latach powojennych rację mieli. No ale te wiadomości zyskałeś za darmo, żeby dalej działać, funkcjonować. Odważa się sens walki, mówił o tym m.in. pan marszałek Marek Kuchciński w swoim przemówieniu, to w takim razie podważyć sens walki konfederatów barskich, powstań listopadowego, styczniowego, kościuszkowskiego, walk legionowych należy. Bo tamte walki z takiego postrzegania historii też nie miały najmniejszego sensu. A jednak nikt nie podważa sensu tamtej walki. Bo wszyscy mamy świadomość, ale czy to jest że na Szczęśliwickiej te pedagogikę, 1918, gdyby nie czyny insurekcyjne w XIX wieku, no. Bo one były tym dramatycznym, ale ważnym wołaniem narodu o wolność, bo one co pokolenie czyli normalnie na Uniwersytecie Warszawskim ma prawo do wolności. I takim samym wołaniem był czyn zbrojny, no, powstania antykomunistycznego, czyn zbrojny żołnierzy niezłomnych. I wreszcie, a czy ty po prostu nie myślałaś o tym, żeby zostać może sens walki żołnierzy wyklętych, o którym należy w moim najgłębszym przekonaniu przypominać. Mówił o tym świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, zauważając, że wola niepodległości jest zawsze nierozerwalnie związana z poczuciem godności. Żołnierze niezłomni pokazali, że nawet w nieszczęściu należy zachować dumę, honor i godność. A to są też atrybuty narodu wolnych Polaków. Narodu, który ma prawo do wolności. I wreszcie sens wymierny. Drodzy Państwo, gdyby nie powstanie antykomunistyczne, gdyby nie to powstanie, które trwało blisko 20 lat, nie było takiego w dziejach, bo walki rozpoczęły się w 1943 roku, a przyjmujemy, że zakończyły wraz ze śmiercią Józefa Franczaka Lalka w 1963 roku. Nie było też powstania, które by zgromadziło na polach bitewnych prawie 200 tysięcy żołnierzy, a taki był czyn zbrojny żołnierzy niezłomnych. Otóż gdyby nie ten opór, my bylibyśmy po wojnie 17. Republiką Sowiecką. Jak nas nie po kolei w głowie, to po co ci idiotka? Mieliśmy wreszcie po latach szansę wybicia się na pełną wolność. Żołnierze niezłomni doprowadzili do tego, że nie udało się Kremlowi sowietyzować Polski po wojnie. I to jest ich wymierna, największa zasługa. Chwała bohaterom. Także proszę Państwa, no co my mamy z tego faryzeństwa? Chyba wszystko. Ludzie się kłócą, ludzie jakoś tak nie umieją się dogadać. Są strasznie zdenerwowani na różne, że ktoś coś mówi, sytuacje takie, jak to się mówi, że diabeł tkwi w szczegółach. No to jeden ktoś, kto jakieś drobne problemy ma umienie rozwiązać, a ktoś inny te problemy rozwiąza, no i diabeł się powiększa. Także lepiej, żebyśmy jakoś byli wyrozumiali, żebyśmy nie krzyczeli, żebyśmy nie wrzeszczeli, no, ale no tę chciałam na zakonnicę wysłać. Mało się cię nie stali, zhartowanej stali. Jak się nie wyjdzie, jako matka Pulasz, zamęczona, to się nie stali. Tak. No więc, a gdy miał tyle podsłuchu, że bardzo chciał. Lud biskup Bilecki, ze śmiercią wygrałeś, stąpiłeś do piekieł, z piekieł się wyrwałeś. Hej, hej, rotmistrzu, śmierci się nie dałeś, do Auschwitz wstąpiłeś. Halo? Stasio? A, ginie. Państwo i ze spraw historii.
wspomnieniowy, ale też i teraźniejszości. Przechodzimy do też aktualnej rzeczywistości, w której jesteśmy. O porządkach na rynku finansowym chcemy porozmawiać i omówić takie sytuacje, takie zjawiska jak polis, lokaty, antylichwa, kredyty hipoteczne, pośrednicy finansowi. Pytamy, zachodzą zmiany. To ty byś tam się przydała na tę budowę, bo taki Stasio, on dojeżdża, proszę ciebie, i ma ciągle jakieś wojny z tym, a to tym tamtym, bo dla niego ciemno, nie ma w ogóle kurtki, jego przewiała. Ale był teraz dwie doby i okazało się, że to też było źle, że on był dwie doby, no bo człowiek musi... Nie wytrzyma, ale on wytrzyma. Ale z tego robi się... Dzisiaj w Radiu Rzecz, proszę mnie, bardzo pięknie powiedziała tak dziennikarka. Jesteśmy dorośli ludzie, bądźmy poważni. Przynajmniej bądźmy poważni. Nie rozjątrzajmy jakichś tam problemów, jeśli one są. Także ludzie strasznie wszędzie się kłócą. Ja wiedziałam o tym, ale żeby to odkryć na własnej skórze, to gdzieś trzeba do jakiejś pracy pójść. Do jakiejś roboty? Ja Eleonora mogłam to doświadczyć, moja ty kochana Adelko, że poszłam a to tu, a to tam i to sprawdziła. Dobra, słuchaj, jadę do Kielc. To leć, kochana. Także przyjdź po południu dzisiaj raczej, nie jutro. Dzisiaj, możesz mi życzyć po niemiecku. Dzisiaj nie gute Reise, eine Arbeit, gute Arbeit, du heute Abend, du heute, du heute. Das ist alles für dich. Ich wünsche dir eine gute Reise nach Südamerika, nach Deutschland. Tylko, że jak spojrzymy w przeszłość, choćby na ostatnie 100 lat, to zwróćmy uwagę, że z czterech najważniejszych kryzysów globalnych... Proszę Państwa, eine gute Flasche zum Trinken. Także proszę Państwa, jeszcze babę posłałam, jak to zresztą kolejny raz. Baba Lida. I specjalnie tak powiedziałam o tej Magdalenie Czerwoz, bo jeżeli ta miała jakieś wątpie odnośnie toalety na Brukselskiej 23, że ta po kilku fakultetach, jak Torysia mówi, dyrektorka od niej uciekała, od tej baby Lidy, że ta miała jakieś wątpie niby słuszne i słuszne, to ta dyrektorka od niej uciekała. Także proszę Państwa, niesamowicie ciekawe. Lehman Brothers. Czwarty kryzys globalny to był właściwie kryzys w dwóch odsłonach. To były kryzysy związane z napięciami politycznymi na Bliskim Wschodzie i z ropą naftową, z gwałtownym wzrostem ówczesnym jej ceny. Żaden z kryzysów globalnych nie miał swoich źródeł w gospodarce realnej, a 3/4 z kryzysów globalnych, jak przed chwilą wymieniłem, miało swoje źródła na rynku finansowym. Więc ten rynek finansowy powinien być pod naprawdę szczególnym nadzorem, zwłaszcza dlatego, że jest po prostu mechanizmem naczyń połączonych, organizmem bardzo skomplikowanym, za którym politycy, a także urzędnicy, nawet ci wyspecjalizowani, a więc regulatorzy różnego rodzaju, w polskim przypadku KNF czy UOKiK, czasem nie nadążają za tym, co wymyślają finansiści. Nie wszyscy z nich są z kolei uczciwi. Ale wracając do podwórka polskiego i do tego, o czym mieliśmy rozmawiać. Mamy już uchwaloną ustawę o kredycie hipotecznym, bardzo ciekawą, która eliminuje szereg patologii, jakie istniały do tej pory w polskim sektorze bankowym i które właśnie kredytu hipotecznym dotyczy. Otóż będziemy mieli już wkrótce w Polsce praktycznie zakaz sprzedaży kredytów walutowych. Tylko tym Polakom, którzy zarabiają większość swoich pieniędzy w obcych walutach, będą banki mogły takich kredytów walutowych właśnie udzielać. No, gdybyśmy takie regulacje mieli wcześniej, problemu z frankowiczami by nie było. Więcej, za wcześniej opłat, za wcześniejszą spłatę kredytu banki będą mogły żądać tylko do 3 lat od momentu udzielenia kredytu, a właściwie od dnia postawienia środków do dyspozycji klienta. Często to było dzisiaj 5 lat, a w skrajnych przypadkach nawet więcej. Dalej, banki czasem prowadząc rozległą działalność, przecież nie tylko kredytową, uzależniały do tej pory udzielenie kredytu od tak zwanej sprzedaży wiązanej, której zakaz za chwilę będziemy mieli w Polsce. Ta sprzedaż wiązana polegała na uzależnieniu udzielenia kredytu od tego, czy klient zdecydował się na inny produkt oferowany przez ten bank. Będzie też krótszy, bo
bank decyzji o udzieleniu kredytu bądź nieudzieleniu od momentu złożenia przez klienta wniosku i wreszcie reklama kredytu hipotecznego będzie musiała być, to sformułowanie dość ogólnikowe, ale dające pewne podstawy potem w sporze sądowym czy przedsądowym klientowi do argumentowania swoich racji, reklama będzie musiała być sformułowana w sposób jednoznaczny, wyraźny, zrozumiały. Takie sformułowania znajdują się w tej ustawie. Ja myślę, że z tego też wynika, o czym mówimy, bo to są wszystko słuszne założenia, postulaty, regulacje, iż państwo polskie powinno się zastanowić nad swoją własną polityką kredytową, czy przypadkiem nie zacząć powoli przenosić ciężaru długu, który musimy jako społeczeństwo całe ciągle jeszcze przez jakiś czas zaciągać, na dług wyrażony w walucie krajowej, w mniejszym stopniu w walutach obcych, bo przecież państwo polskie, jak każdy z nas, też zarabia w polskich złotych, nie w walucie innej, większej zdecydowano środków, które do budżetu wpływają. Inne rozwiązania, które ojciec zasygnalizował, ja chciałbym teraz pokrótce rozwinąć, to są regulacje dotyczące pośredników finansowych. Otóż tu też zmieni się dużo, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem rządu i zmieni się pozornie na niekorzyść klienta, ale w ostatecznym rozrachunku jestem przekonany, że na korzyść. O co chodzi? Chodzi o to, że pośrednicy finansowi dzisiaj reklamują się swoje usługi często jako darmowe. Otóż one darmowe nie są, bo jak mówią Amerykanie, coś takiego jak darmowy lunch nie istnieje. Ktoś za to musi zapłacić. Pośrednik finansowy reprezentuje też w naturalny sposób w pierwszej kolejności interes tego właśnie, kto mu zapłaci. Dziś były to, do tej pory były to instytucje finansowe, były to banki. Pośrednicy finansowi od nich otrzymywali swoje prowizje, opłaty albo wynagrodzenia w innej formie, nie od klientów. W związku z tym nie brali w swojej optyce pod uwagę interesu klienta, jak mówię, w pierwszej kolejności, może w drugiej albo trzeciej, brali interes tego, kto im płacił, a więc instytucji finansowej. Jeśli pośrednicy finansowi będą otrzymywali swoje wynagrodzenia teraz od klientów, to możemy się spodziewać, że po pierwsze będą mieli nasz interes na uwadze głównie, a po drugie, że marże banków, bo przecież te wszystkie wynagrodzenia dotychczasowe też koniec końców ponosił klient, tyle że one były zaszyte w marże, prowizji, opłaty bankowe, jakie nas dotyczyły później już w czasie spłaty kredytu, jeśli tym produktem był właśnie kredyt. To ustawa, właściwie projekt o pośrednikach finansowych. Dalej, polisolokaty. No, tutaj mamy na razie zapowiedzi, bez żadnych projektów aktów prawnych, zapowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości, że będzie ono ścigało osoby, podmioty odpowiedzialne za aferę, nie bójmy się tego słowa użyć, polisolokat, bo była to afera znacznie większa niż ta frankowa, bo dotyczyła większej liczby Polaków, dotyczyła kwot większych niż te, na które opiewają dzisiaj franki szwajcarskie, kredyty o frankach szwajcarskich ogółem. Polisolokaty były znacznie większym skandalem niż właśnie kredyty wyrażone czy denominowane w obcej walucie, bo polisolokaty, a więc coś, co sprawiało wrażenie produktu ubezpieczeniowego, de facto było produktem inwestycyjnym, były wyjątkowo skrajnie niekorzystne dla klientów, ponieważ całe ryzyko przerzucały właśnie na nich. A jak w postępowaniach sądowych kilku, które już się w Polsce toczą, zeznawali skruszeni pośrednicy finansowi, przedstawiciele firm, które oferowały w minionych latach polisolokaty, to firmy te, przynajmniej w części przypadków, zakładały stratę klienta na poziomie kilkudziesięciu procent. Państwo nie może dopuszczać do sytuacji, w której biznes zakłada stratę przeciętnego Polaka z tytułu zakupu danej usługi na poziomie kilkudziesięciu procent. I ostatni element tego porządku na rynku finansowym, który właśnie jest przeprowadzany przez nasze władze, to jest projekt ustawy antyświarskiej 3.0, słuszny w swoich założeniach, w swoich hasłach, ale w szczegółach do tego jednego miałbym tylko pewne zalecenia.
mówię, czy ta baba Lida, ona nie chciała przypadkiem zostać zakonnicą. Kredytów udzielają nie tylko banki, które oczywiście mogą na skalę międzynarodową, na rynku międzybankowym pożyczać pieniądz na niski procent, a tak, ale także inne podmioty kredytu konsumenckiego udzielają, to może się okazać, że cały ten sektor zniknie po prostu z rynku, że pojawi się monopol banków w tym sektorze, że banki z kolei nie będą mogły z tytułu regulacji, jakimi są objęte przez KNF, udzielać wszystkim zainteresowanym takich kredytów, więc ci, którzy zostaną z kwitkiem z oddziału bankowych odprawieni, po prostu nie będą mieli wyjścia i zgłoszą się ze swoją potrzebą pozyskania środków finansowych do panów operujących i prowadzących swoje, w cudzysłowie, już biznesy na czarnym rynku, a więc to, co zniknęło z polskich ulic w latach ostatnich szczęśliwie wraz jakby ze wzrostem świadomości, jak sądzę, polskiego społeczeństwa, świadomości finansowej, może się niestety teraz w wyniku nieco zbyt drastycznych regulacji pojawić. Ale co do zasady, i en masse, obejmując tę tematykę, o której rozmawiamy, porządki na rynku finansowym, na jakie czekaliśmy od dawna, wreszcie się dzieją i większość patologii, myślę, że w wyniku wprowadzenia tych ustaw, a także podniesienia sprawności nadzoru nad tymże rynkiem zostanie wyeliminowana. Oby, że tak powiem, bo jest takie powiedzenie, że pieniądze lubią ciszę, prawda? I wiele tych konferencji i takich wypowiedzi jeszcze, myślę, urzędujących ministrów. No ale to powiedzmy, informacja jest tutaj ważna, ale mam takie jedno pytanie na koniec. Co może przeszkodzić tym przemianom? Chodzi mi o przeszkody wewnętrzne albo też zewnętrzne. Jak pan uważa, czy jest jakieś pewne zagrożenie? Rzecz jasna, ojcze, przeciwnicy tych zmian nie próżnują i możemy się spodziewać oporu przed nimi, lobbingu, ale sądzę, że rząd będzie w stanie się przed tym lobbingiem nie ugiąć, doprowadzić do końca te projekty, czyli do ich szczęśliwego uchwalenia w jak najrozsądniejszym kształcie, tak jak to się stało przed chwilą z ustawą o kredycie hipotecznym. I to załatwi sprawę na długo. Dobrze, że to się dzieje wszystko jednocześnie, bo jedną ustawą, jednym aktem prawnym tego zrobić się nie da i ten wrzut w postaci patologii, jaki narósł na rynku finansowym, trzeba wreszcie przeciąć, tak żeby zapanował spokój, o którym ojciec wspomniał, i zaufanie, bo na rynku finansowym niezmiernie ważne jest zaufanie, w tym zaufanie klienta do instytucji finansowych, które są pod skutecznym nadzorem państwa. No właśnie, i oby też, że tak powiem, zewnętrznie patrząc, tych lunchy nie było za dużo, prawda, że ktoś nam coś tam, prawda, chce, że tak powiem, niby za darmo. No nie możemy być naiwni. Tak samo pośrednicy finansowi nie są dla nas darmowi, płacimy im po prostu w innej formie, więc warto płacić par excellence im bezpośrednio niż za pośrednictwem banków albo innych instytucji. Podobnie jak Amber Gold oferował oprocentowanie zupełnie nieprawdopodobne. No, musimy patrzeć krytycznie i wyzbyć się takiej pazerności, jeśli chodzi o produkty finansowe, wyzbyć się naiwności. Nie ma darmowych lunchy, nie ma oszałamiających, łatwych zysków bez ryzyka. Dziękuję bardzo za komentarz, takim właśnie językiem jasnym dla naszych słuchaczy i nie tylko o tych sprawach ekonomii. Rozmawialiśmy z panem doktorem Marianem Szołuchą z Akademii Finansów Wistula. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Pozdrawiamy, do usłyszenia. I dziękujemy też wszystkim gościom i zapraszamy na kolejny punkt naszego programu, a już za chwilę serwis informacyjny w Radio Maria. Ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz nam dara. Powstańcie z wąsek, pokazywa. Zawsze baletnikiem byłam. Baletnikiem. Zawsze byłam baletnikiem. Niech opadnie kłamstwa, powstać z kolan polsko, daj nam sprawiedliwość. Ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz nam dara. Zawsze byłam baletnicą i to taką pierwszą, młodą, młodziutką. Pierwsze soki, Tamara Januszkowska
zatrudniała mnie praktycznie do każdego tańca, do każdego tańca. I to nie było faryzejskie, to nie było takie przemodzone, potem takie wyuczone, przeuczone, chytrzejsze jak mądrzejsze. To było takie świeże, pierwsze, naturalne, nie na chama, nie na siłę, nie przesilone, nie sztuczne, nie nieprawdziwe. Bo dzisiaj cały taki świat jest faryzejski, oszukany, że nawet ludzie w nic nie chcą wierzyć. Państwo zobaczą. Też ksiądz mówi, żeby podejrzliwie patrzeć się, ale nie z chciwością. Ludzie są chciwi, ludzie są pazerni i jeden na drugiego jedzie, tak? Żeby wykończyć tego człowieka, żeby się pozbyć. No to więc, jak nie wiesz o co chodzi, to trzeba się gdzieś tu w Warszawie zatrudnić. Gdzie jest wóz, przewóz, wóz tutaj, jak mówimy o tej wiosze na Płocie, oszą na jubilerski, że z furą przyjeżdżają na zakupy, z furą, że taka Sierka mówiła, to nawet wycieczki losują, dostają nagrody pieniężne za to, że dużo kupią. To więc jak ktoś przyjdzie, 25 bułeczek kupi na 3 dni, bo nie ma czasu tam chodzić, no to jakie on nagrody? Żadne. Także wiocha, proszę Państwa, wygrywa chamstwo, kłamstwo. No i to jest całe właśnie takie drobne mieszkaństwo. Ludzie jakby nie wyszli z faryzejstwa, tkwią w bardzo starym faryzejstwie, w starych takich przyzwyczajeniach. Wszak faryzeusze i saduceusze to niby nie są czasy dzisiejsze, ale 2000 lat temu to było już za Jezusa, ale przecież to było już wcześniej, za Jeremiasza, za Ezechiela, w związku z czym wszystkie słowa z księgi Ezechiela i Jeremiasza są tak bardzo aktualne, że nawet Jezus nie cytował, prawda? Bo jak taki prorok stanął przy świątyni, Jeremiasz, i mówi: świątynia pańska, 3 razy mówi: świątynia pańska to jest, że tak niektórzy się chwalili, że to jest dzieło, cud świata, na przykład jakiś tam, prawda, mamy 7-8 cudów świata, i świątynia w Efezie oczywiście, że pogańska. No jak to? Mordujecie, tu dołożycie, składacie ofiary obcym bogom, bo to Molochowi, bo to Baalowi, a potem przychodzicie, stajecie w tym oto domu przed moim oto obliczem i mówicie: jesteśmy ocaleni, ocaleni jesteśmy, ocaleni, aby dalej popełniać wszystkie te obrzydliwości. Jaskinia zbójców. Przecież to była. Jezus powiedział w oczy, nie stał pod płotem i w powietrze mówił, tylko w oczy. To prorok jak stał przed świątynią, Jeremiasz, to mówił w oczy, do ludzi, do kapłanów, którzy tam wchodzili, przechodzili. Przecież nie żebrał. A tutaj diabeł, który tkwi w szczegółach, odwraca uwagę od tego, zresztą i Biblia zamieniona była w łacinę. Biblii nie wolno było czytać w ogóle. Bezpośrednio była niszczona, palona na stosie, żeby ludzie się nie dowiedzieli. Nie dowiedzieli się, kim są te klechy, dlaczego oni kłamią, wszędzie kłamią. Że teraz to ksiądz mówi, żeby patrzeć się z podejrzliwością. No to nic nowego, ludzie sami wiedzą. Takie jest Pantarej. Wszystko płynie proza życia. Takie jest życie, że ludzie no na zimne dmuchają, ale też niesłusznie, bo tak jak mówię, że jeżeli diabeł tkwi w szczegółach, no to diabeł życzy i robi źle i widzi te szczegóły i z każdego szczegółu, szczególiku robi ogromne problemy ludziom, bele, bale, pale podstawia, żeby ludzie się przewrócili. Natomiast jak ktoś dobry by widział te drobnostki, to nie powinien był wykorzystywać ich przeciwko drugiemu człowiekowi. No i teraz, a tu w jednym zakładzie pracy, w drugim zakładzie pracy, a Polska jest katolicka, Warszawa jest katolicka, kłócą się.
Także nikt nikomu nie może ustąpić, bo to wszystko jest głupie. Jak to się nawet w tym świeckim przysłowiu, co my tu będziemy się powoływać na Pismo Święte, mówi się, że mądry głupiemu ustąpi. To jednak coś nie za bardzo. Są tacy ludzie mądrzy, którzy mogliby ustąpić, żeby tak mądry ustąpił głupiemu. Także proszę Państwa, przepisy zakładają między bądźmy wszyscy razem, kochajmy się jak bracia, a rozliczajmy się jak Żydzi. Gdy nadaje nasze radio TOK FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Proszę być, proszę pomimo faryzejstwa, rozwiniętego niesamowicie, w sensie takim pejoratywnym, negatywnym, trzeba trzymać się Słowa Bożego, Biblii. Także gdy nadaje nasze radio TOK FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra.